Zanim zaczniemy, zachęcam do zostawienia kciuka w górę oraz subskrypcji. Za nami pierwszy półfinał piłkarskich mistrzostw świata, które już od kilku dobrych tygodni rozgrywają się na rosyjskich boiskach. Jeszcze nie tak dawno oglądaliśmy zwycięskie otwarcie Rosji nad Arabią Saudyjską. Teraz do końca turnieju zostały nam zaledwie 3 mecze. Zanim przejdę do podsumowania starcia Francji z Belgią, krótka ciekawostka. Jordan Henderson jest angielskim talizmanem. W ostatnich 30 meczach reprezentacji, w których brał udział, ani razu nie przegrał. Ja jestem Michał i zapraszam do oglądania. Starcie Belgów z Francuzami zapowiadało się niezwykle emocjonująco. Czerwone Diabły po wyeliminowaniu Brazylijczyków stali się jednym z faworytów do zwycięstwa. Francuzi po zwycięstwach z Argentyną i Urugwajem weszli na swój najwyższy poziom, a wśród nich najbardziej błyszczał Kylian Mbappé. Dla Belgów miał to być dopiero drugi półfinał Mistrzostw Świata w historii. Pierwszy został osiągnięty w 1986, w którym przegrali z Argentyną. Warto przypomnieć, że na tamtejszym mundialu fenomenalny turniej rozgrywał Diego Armando Maradona. Francuzi chcą nawiązać do 1998 roku, kiedy to sięgnęli po mistrzowski tytuł. Mecz można uznać za taktyczny klasyk. Nie było w nim dużej ilości emocji i fajerwerków. Taktyczne szachy, dla koneserów wyśmienite widowisko. Dla typowych Januszy dość nudny mecz. Na początku to Belgowie przejęli inicjatywę i przeprowadzali pozycyjny atak. Francuzi liczyli na kontrataki oraz szybkiego Kyliana Mbappé. Praktycznie cała pierwsza połowa przebiegała pod dyktando Belgów. Ależ frustrujący to musi być turniej dla Oliviera Giroud. Francuz gra już ponad 7 godzin na rosyjskich boiskach, a jeszcze ani razu nie zdobył bramki. A to głównie on miał nękać belgijskich defensorów. Druga połowa rozpoczęła się od gola Samuela Umtitiego po rzucie wolnym wykonywanym przez Griezmana. Na tym mundialu gole strzeliła już trójka defensorów trójkolorowych. Umtiti, Pavard i Varane. Co ciekawe, w 1998 roku, gdy Francja sięgała po tytuł Mistrza Świata, padła analogiczna sytuacja. Wtedy bramki strzelali Lizarazu, Blanc i Thuram. Druga połowa była analogiczna jak pierwsza. Belgia posiadała piłkę, ale to Francuzi byli groźniejsi pod bramką Courtois. Hazard dwoił się i troił, ale ani Lukaku, ani De Bruyne nie potrafili wykorzystać jego dokładnych zagrań w pole karne. Bardzo złe wrażenie pozostawił po sobie Kylian Mbappé. Znajomość z Neymarem najwyraźniej bardzo odbija się na jego boiskowych poczynaniach. Piłkarz PSG wręcz irytował swoim przedłużaniem gry oraz dokładaniem od siebie przy różnych stykowych sytuacjach z belgijskimi piłkarzami. Apel do Mbappé. Jeżeli nas oglądasz, to posłuchaj się nas. Nie idź tą drogą. Zobacz, jak teraz wszyscy śmieją się z Neymara. Czy chcesz, aby za kilka lat spotkał cię ten sam los? Przemyśl to jeszcze. Udostępniajcie film, być może Kylian dotrze do niego i pójdzie po rozum do głowy. Francja awansowała do finału po dość bezbarwnym meczu, wygrywając 1-0. Mimo wszystko to trójkolorowym bardziej należał się finał niż Belgom. Co ciekawe, od 1998 roku to już trzeci finał Mistrzostw Świata dla Francji. Zobaczymy, czy po raz drugi zostaną mistrzami świata. Co wy o tym myślicie? Czekamy na wasze opinie w komentarzach. Na dziś to tyle, dzięki wielkie za oglądanie, pamiętaj o przycisku subskrybuj oraz kliknięciu dzwonka, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Zapraszam również na kanał Football XD, gdzie humorystycznie komentuję różne sytuacje z piłki nożnej.